W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbyło się w piątek, 25 marca, spotkanie profilaktyczne dotyczące uzależnień wśród młodzieży. Podczas spotkania wystąpili Adam Wołosz, Wojtek Dudkowski i Tomek Kisiel, którzy nie tylko dali świetny koncert, ale również uświadamiali uczniów na temat uzależnień. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania poprzez profilaktyczne, poprzez organizowanie takich koncertów skierowanych do młodzieży przez wykonawców, no, którzy swoją postawą, swoją muzyką w jakiś sposób promują takie pozytywne zachowania, pozytywne wzorce. I dlatego w dniu dzisiejszym zdecydowaliśmy się zaprosić do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Wojtka Dudkowskiego, znanego ostrołęckiego i polskiego sportowca, oraz liderów zespołu KURP Adama Wołosza i Tomka Kiśla, którzy uświetnią dzisiejszy dzień, ale też będą mówić o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy też środków dopingowych. Uczniowie Ostrołęckiej Metalówy, czyli tak potocznie zwanej szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 imienia doktora Józefa Psarskiego, mają dziś, myślę, duże święto. Oczywiście nie z takiego powodu, że nie mają lekcji. To dlatego, że prezydent miasta Ostrołęki Janusz Kotowski wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na czele której stoi przewodniczący Grzegorz Makowiecki, znaleźli pomysł i trochę pieniędzy na to, by tą młodzież zachęcić do zdrowego życia. Koncert Warto Żyć to połączone siły dwóch ostrołęckich zespołów, Kurpia i Drogi na Ostrołękę, Adam Wołosz, Wojtek Dudkowski i Tomek Kisiel, dziś przed ostrołęcką młodzieżą właśnie Metalówy. Takie działania, myślę, że mieszkańcy miasta doceniają, młodzież szczególnie. Tych koncertów i w tamtej kadencji, i w tej było już kilka. To są grupy czy świadectwa muzyków z całego kraju, ale myślę, że też w Ostrołęce mamy się czym pochwalić i cieszę się, że
komisja też to doceniła i ten kierunek spotkań z ostrołęckimi muzykami, z ludźmi, którzy tutaj przeżyli swoją młodość, choć jeszcze oczywiście są młodzi, ja też się do nich zaliczam, tutaj przeżyli swoją młodość, tutaj chcą przekazać swoje doświadczenie i podzielić się świadectwem życia właśnie z młodymi ostrołęczanami. Spotkanie miało pokazać młodzieży, jak cienka jest granica pomiędzy okazjonalnym braniem używek a analogiem. Miało także w ciekawy sposób zainteresować tą problematyką uczniów ostrołęckich szkół.